Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Tu możecie bardzo dokładnie zobaczyć sobie skupiska mikroorganizmów sinic, które w chwili obecnej powodują, że nie możemy kąpać się w Bałtyku. Większość kąpielisk od Łeby do Gdańska, a może nawet jeszcze dalej, jest po prostu zamknięta. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę zakazującą kąpieli w morzu. Jakie skutki może powodować kąpiel w morzu z sinicami? Każdy pewnie wie, a jeżeli nie wie, to powiem. Różnego rodzaju alergiczne zachowania dla skóry, różne zaczerwienienia, a jeżeli ktoś napije się wody z sinicami z odpowiednim dużym stężeniem, to problem będzie jelitowo-żołądkowy. Jak widzicie, dosyć sporo tych samożywnych organizmów, jeżeli dobrze się zorientowałem, tutaj jest. Tak się to prezentuje. Jesteśmy teraz w Stilo, na latarni morskiej. Stąd bardzo dobrze możecie zobaczyć, jak to wygląda wzdłuż wybrzeża. Tak więc moją dobrą radą dla Was jest po prostu albo plażować, ale bez wchodzenia do wody, albo ubrać się i pozwiedzać różne ciekawe obiekty, jakie mamy tutaj dookoła, nad polskim wybrzeżem, nad Bałtykiem, różne fortyfikacje, latarnie morskie, jest ich naprawdę sporo. Zwiedziłem już niemal wszystkie. I ta tutaj w Stilo, na której właśnie jestem. To świetny pomysł. Na przykład na fotki rodzinne czy ze znajomymi. Dajcie znać, jeżeli jesteście nad morzem, jak to jest u Was, na Waszych plażach, czy są zamknięte, czy też nie, z powodu sinic. Ale jak widać, skupiska są dosyć spore. Tak to wygląda. Trzymajcie się, cześć.